Cześć, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj w końcu przychodzę do Was z jakimś mierzymy. Bardzo możliwe, że będzie to ostatnie mierzymy przed porodem, także bardzo się cieszę, że w końcu je nagrywam. Zobaczymy, może jeszcze coś mi się uda, ale szczerze to tak nie zawsze już mam energię do tego. Ale w każdym razie dzisiaj będzie mierzymy polskiej marki, jednej z moich ulubionych od jakiegoś czasu polskich marek. I będzie to marka Le Colle, czyli marka Mai Bohosiewicz. Powiem Wam, że naprawdę mają bardzo fajne, takie wyjątkowe ubranie, ale jednocześnie też mają sporo basiców, które pasują później do wielu stylizacji. Także to jest też coś, co bardzo mi się w tej marce podoba, że mimo, że to są takie elementy w większości, które pasują do wielu innych rzeczy, to są naprawdę wyjątkowe. No i może od razu zaczniemy od tego, co mam na sobie. Słuchajcie, założyłam pod ten sweter taki topik, ponieważ ma on dosyć duży dekolt, a mi się podoba, jak jest taki po prostu założony jako taki sweter, a nie kardigan. Jako kardigan też bardzo fajnie wygląda na przykład sukience, bo już też w taki sposób na Instagramie nagrywałam filmiki, tam Wam pokazywałam. Natomiast jest to właśnie ten sweter. Pierwszy już to ten sweter, który mam na sobie, który można właśnie na te dwa sposoby go nosić. I jeśli chodzi o jego skład, to tutaj mamy 95% bawełny i 5% kaszmir. Składy też są genialne i powiem Wam, że ja już w sumie od dłuższego czasu jestem za tym, aby zainwestować sobie w trochę lepszą jakość ubrań, ale te ubrania mamy na lata, a nie kupowanie, wiecie, masowo. Ja też czasami kupuję w Zarze czy tam w jakiejś innej sieciówce, ale bardzo rzadko już teraz się to zdarza, ponieważ wiem, że to ubranie z Zary założę 3 razy i już, nie wiem, sweter mi się zmechaci, albo coś tam się zniszczy, spierze się, a jeśli kupujemy ubrania wyższej jakości plus kolejny jest taki, że wspieramy polskie marki, wspieramy tą polską produkcję ludzi tutaj, którzy tworzą coś takiego od podstaw w Polsce, no to jeszcze mamy naprawdę fajną jakość, która jest z nami na lata. I jeśli chodzi o ten sweter, może podejdę bliżej, żebyście lepiej widzieli. Zobaczcie, on jest pleciony, bardzo fajne tutaj są te warkocze, mamy guziki, które są... Napiszę tutaj Wam z czego, bo nie pamiętam, ale one są naturalne, tworzone właśnie dla Le Colle, także też taki bardzo fajny akcent. Ściągnęłam go sobie tak niżej, ale powiem Wam, że po ciąży spokojnie, myślę, że moim ulubionym sposobem noszenia go byłoby na przykład jeansy i wtedy tutaj sobie wkładam, zahaczam i w ten sposób noszę. Chociaż no tak teraz, jak mam wysoki, aż tak wysoki stan, wiecie, w tych ciążowych leggingsach, to też jest spoko. Także tak się ten sweter prezentuje. Kolor jest ekry i chyba jest również w czerni. No i jeszcze jedna sprawa taka organizacyjna, bo zapomniałam Wam powiedzieć na początku. Mam dla Was kod zniżkowy, co się dosyć rzadko zdarza w Le Colle, także super sprawa. I ten kod zniżkowy będzie tutaj widniał na ekranie, bo jeszcze nie wiem dokładnie jaka nazwa, ale załatwiłam Wam kod zniżkowy, także super. Generalnie ten film nie jest absolutnie sponsorowany. Kilka rzeczy dostałam, kilka kupiłam sobie sama, także po prostu taka, no można powiedzieć, że mała współpraca, ale też to nie jest tak, że jest to film sponsorowany, ale kod dla Was mam, także super. I znajdzie się on również w opisie pod filmem. I tutaj może niekoniecznie do tej stylówki, ale chciałam Wam pokazać jeszcze, jak on wygląda jako taki klasyczny kardigan, bo myślę, że dla wielu osób to będzie taka bardziej użytkowa opcja. No to zobaczcie, świetnie to się prezentuje. Lekko tutaj pupę zasłania. Naprawdę bardzo fajny ma też ten splot, także świetnie się prezentuje również w takiej właśnie formie. No i lecimy dalej tak z hukiem, bym powiedziała, ponieważ ten dres to jest dla mnie takie żyćko, naprawdę mega mi się podoba. Musicie mi wybaczyć tak w ogóle, że nie zakładam butów do tych stylówek, ale uwierzcie, że każde założenie butów teraz dla mnie to jest, no wiąże się po prostu z wieloma dolegliwościami, także wybaczcie mi, tutaj po prostu robimy sobie, mierzymy, także no niech będzie już na boso. No i dobra, wracając do dresu. Słuchajcie, ten materiał, z jakiego jest wykonany ten dres, ja jestem w szoku. To jest tak przyjemna dresówka, ja nie mam żadnych innych dresów, które wykonane byłyby z tak przyjemnego materiału. Jest on tak mięciutki. Wiecie, jak zamawiałam, to myślałam, że po prostu będzie to zwykła dresówka, natomiast jest niesamowicie przyjemna w dotyku i tutaj też mam bluzę, która jest z tego samego materiału wykonana i jest niesamowicie milutka. Akurat ta, którą mam na sobie, bo leginsy są, wiadomo, są z takiego bardziej ściągacza, natomiast też są bawełniane. Tutaj mamy 90 bawełna,
10 poliester i jest to właśnie bardzo, bardzo wyjątkowa dresówka. Podobała mi się też tego koloru taka dłuższa trochę bluza z kapturem, ale ten drop, ten właśnie w kolorze matcha, bo to jest kolor matcha, wyprzedał się w mgnieniu oka. Nie wiem jak z tą bluzą, leggings chyba były jeszcze dostępne. Powiem Wam, że jeśli chodzi o tą kolorystykę z dresów, no to już tak ostatki widziałam, że są na stronie. Ten kolor bardzo do mnie przemówił, bo jest to coś, czego w szafie nie mam, a jest na tyle zgaszony, że ja się w nim bardzo dobrze czuję, bo wiecie, że takie jakieś mega intensywny kolor, no to już nie do końca moja działka, powiedzmy, jeszcze takie, wiecie, całościowe, czasami tylko po coś takiego sięgam, ale zdecydowanie lepiej czuję się w tym. I bardzo fajny krój ma ta bluza, bo teraz nawet mimo tego, że mam brzuch, wiadomo, to jest mi bardzo w niej tutaj komfortowo. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o leggingsy, są to jedyne leggingsy, które nie są leggingsami ciążowymi, które ja jestem w stanie teraz założyć i jest mi wygodnie. Więc bardzo to cenię, jeszcze rozważam, tylko chyba z brązu już nie było mojego rozmiaru, bo bardzo chętnie zamówiłabym sobie te brązowe, bo są mega wygodne, jest to taki ściągacz właśnie bardzo komfortowy, dół mam większy, bo mam w rozmiarze M, no ze względu głównie tutaj na brzuch, no bo zobaczcie, mimo że tutaj jest jakaś tam guma, ona jest tak fajna, tak komfortowa, absolutnie mnie tutaj nie uciska, także nie ma najmniejszego problemu. I zobaczcie, naprawdę świetnie, świetnie leżą. Tutaj mamy kieszonkę, taki mały element, który je wyróżnia. I jeśli chodzi o bluzę, no to poza tym krojem, który jest niesamowicie wygodny, w ogóle nie ma też kapturka, jak coś, to tutaj mamy taki element fajny, mam nadzieję, że to widzicie, z logiem. To jest tak nie nadrukowane, tylko takie taka naszywka jakby. No i tutaj proszę bardzo, ta druga bluza, która idealnie się zgrywa z tymi leggingsami, ponieważ ten napis jest w kolorze bardzo zbliżonym do leggingsów, także super mi się udał ten zestaw, w sumie tak przypadkiem trochę. Jeśli chodzi o jej krój i skład, to jest dokładnie to samo, co ta poprzednia, właśnie taka seledynowa bluza. Świetnie się prezentuje, czuję się w niej genialnie, jest milutka, niesamowicie miła do ciała, także myślę, że w bluzach teraz będę chodziła bardzo często. O, jeszcze tak z bliska trochę bardziej Wam pokażę. Także wpadajcie na Insta, tam często się pojawiają, albo we vlogach. Także to jest kolejna bluza, naprawdę super i ten kolor taki idealny, bardzo twarzowy, beż, bo nie jest taki rozwielający również, no super. No i kolejna stylówka, w której jestem absolutnie zakochana, jeszcze tego tak nie zakładałam razem, ale miałam w głowie, żeby właśnie tą spódnicę zestawić z tym swetrem i powiem Wam, że jestem zachwycona, wygląda to po prostu przepięknie. I zacznijmy może od spódnicy, która, zobaczcie, ma dwa rozporki, o, w ten sposób. Ma ona też kieszenie, tak, są kieszenie i ona jest wykonana w 100% z wiskozy. No i jak ktoś nie ma brzucha, ja mam pod sam biust naciągniętą gumkę, żeby mi było po prostu wygodnie. Jak ktoś nie ma brzucha, no to ona będzie taka typowo do półłydki, nawet troszeczkę dłuższa. Natomiast bardzo mi się podoba ten wzór, bo jest taki już trochę jesienny, więc fajnie wygląda do jakichś botków, do kozaków nawet, także na jesień jak najbardziej, plus do tego cieplutki sweter, w którym jestem totalnie zakochana i aż trochę rozważam, czy nie kupić sobie jeszcze jednego w innym kolorze, bo jest też czerń i szarość. Szary chyba taki melanż albo gładki szary, już nie pamiętam dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o jego skład, napiszę Wam, ponieważ tam jest kilka takich składowych, ale skład jest świetny i powiem Wam, że mimo tego, że skład jest świetny, bo czasami jest tak, jak jest wełna na przykład w tkaninie, no to jak jest wełna w składzie, to troszeczkę może jakiś swetr gryźć, a tutaj w ogóle ja tego nie odczuwam, naprawdę, także totalny sztos. A jest to taki klasyczny golf, który mam w rozmiarze S, więc jak widzicie, on nie jest jakiś super obcisły i mi się to podoba bardzo. Jest z golfem, który też nie jest jakoś tu ciasny na szyi, jest bardzo komfortowy w takim kremowym kolorze i zobaczcie, jest długi, także do jakichś leggingsów, do spodni też będzie super, ale no w tej chwili do takiej spódnicy zwłaszcza według mnie no najlepiej wygląda jednak w takiej formie, o, taki tutaj podciągnięty delikatnie. Myślę, że nawet jakieś takie workery, ciężkie buty, czy też adidasy, wszystko będzie do tego wyglądało bardzo fajnie. Także naprawdę bardzo mi się podoba, zobaczcie, z tyłu spódnica jest też, no u mnie na brzuchu się trochę z przodu podnosi, ale jest ona dosyć długa, taka rozkoszowana. I pokażę Wam jeszcze tą spódnicę w połączeniu z czarnym golfem, bo kupiłam sobie też
fajny, czarny golfik w lekole, taki klasyczny, także już Wam pokazuję. To będzie już wiadomo, trochę inny charakter ten czarny golf nadawał tej stylówce. No i proszę bardzo, jest i golfik taki naprawdę klasyczny, natomiast ze świetnego materiału, ponieważ tutaj mamy 95 model, 5 elastan. Ja uwielbiam model. Mam też dwie sukienki, które pokazywałam Wam już jakiś czas temu w holu i tam były różne polskie marki i są to obie sukienki właśnie marki Le Collet, jedną czarną, drugą beżową z modalu. I ja uwielbiam ten materiał, naprawdę uwielbiam. On jest tak milutki do ciała, nie prześwituje, pięknie się dopasowuje, tak dostosowuje do ciała. Wybrałam sobie eskę i trafiłam. Myślę, że dobrze, mam nadzieję, że jakoś nie będzie mi się podnosił później, jak będę chciała jakieś spodnie założyć, ale jest naprawdę komfortowy. Przez głowę wiadomo, jak to głos trochę ciaśniej przechodzi, natomiast tutaj nie opina szyi tak bardzo. Ja mam go zawiniętego tak na raz. O! I mam taką zakładkę zrobioną i powiem Wam, że jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo wygodny, bo też nie lubię takich golfów, które tak opinają tą szyję, że nie da się oddychać i jest to niesamowicie niekomfortowe w ciągu dnia. Tutaj tego nie ma, także super i zobaczcie, jak fajnie z tą spódnicą się prezentuje. Naprawdę świetnie, powiem Wam, że zupełnie inny charakter nabrała stylizacja, a też mi się bardzo podoba, także już mam dwie stylówki albo trzy, bo myślę, że ta bluza może szybko ją zarzucę do tej spódnicy. No ta spódnica jest moim zdaniem bardzo uniwersalna pomimo tych swoich wzorów. No zobaczcie, też będzie fajnie wyglądało. Nie mogłam się powstrzymać, musiałam zobaczyć, jak to wygląda. No i zobaczcie, świetnie, tak bardziej na sportowo z tą bluzą. Super się to prezentuje, także też sobie ją tutaj włożyłam trochę u górę. Gdybym nie miała brzucha, no to też fajnie by wyglądała taka po prostu narzucona i bez tego wkładania tu u górę, ale jednak troszeczkę lepiej to teraz w tym przypadku wygląda właśnie o tak, jak jest zaczepiona bluza o tą gumkę. Mam takie workery, które są właśnie w tym dokładnie kolorze i myślę, że świetnie by się to prezentowało albo do jakichś trampek czy sneakersów. No, taka bardziej na sportowo stylówka, ale jednak przełamana. Uwielbiam w ogóle sportową elegancję i tutaj to zdaje egzamin na 100%, no świetnie. Ta spódnica wygląda z tą bluzą. Dajcie znać, która z tych trzech stylówek ze spódnicą jest Waszą ulubioną. I lecimy z dropem stokrotkowym, bo mam dwie rzeczy właśnie z tego dropu właśnie czarnego w białe stokrotki. Mam koszulę i sukienkę, chociaż powiem Wam, że ta koszula ona spokojnie mogłaby robić za sukienkę, jeśli ktoś ma ochotę ją tak nosić. Chciałam Wam ją pokazać, jaka ona jest długa, ale w tej chwili myślę, że tylko dla mnie jako koszula będzie się sprawdzała, ale do takich odkrytych nóg jak najbardziej jako sukienka, jak będzie zapięta, bo spokojnie ta długość jest wystarczająca. Ja mam ją w rozmiarze M, więc ona też jest spora. Natomiast u mnie w tej chwili myślę, że najfajniej będzie wyglądała, jak sobie tutaj wysoko rozepnę. Ona jest wykonana też w 100% z wiskozy. O, i w ten sposób ją sobie tutaj zawiążę. No już teraz brzucha wciągnąć nie wciągniesz. Już miałam taki odruch czasami, że chcę wciągnąć brzuch. No nie. O, i wygląda super, bardzo mi się podoba. Na to jakiś kardigan czy ramoneska i mamy super stylówkę. Powiem Wam, że bardzo polubiłam się z czernią, tak jak kiedyś nie byłam fanką, to teraz bardzo lubię. Zobaczcie, naprawdę super wygląda. I tutaj podoba mi się, że jest taka luźniejsza, dlatego też mam M-kę. No i później może po ciąży jako sukienka też mi się sprawdzi, bo ja bardzo lubię sukienki koszulowe, wiecie o tym. Też ta wiskoza jest świetnej jakości, bo nie jest taka cieniutka jak czasami szmatka. Ja mam do czynienia trochę z tymi tkaninami i też z różnymi gatunkami wiskozy, więc tutaj naprawdę jest taka porządna, nie jest taka jak ściereczka. Czasami są one właśnie takie cienkie jak ściereczka, prześwitują. Absolutnie tutaj tego nie ma. Jeśli ktoś z Was jest na bieżąco z vlogami, no to na pewno już tą sukienkę miał okazję zobaczyć. Natomiast powiem Wam, że ja jestem w niej totalnie zakochana. Jest to sukienka Aurora właśnie w stokrotkowy print. Mamy tutaj, zobaczcie, rozporek. Natomiast też myślę, że tego typu sukienki spokojnie jesienią można wpleść do swojej szafy. Można założyć cały taki sweter zakładany przez głowę, nawet jakiś golf. I mamy ją wtedy jako spódnicę do botków lub do kozaków. Lub po prostu jakiś kardigan, ramoneskę, płaszcz, cokolwiek chcecie. Naprawdę tutaj zachęcam Was do takiego eksperymentowania z modą. Nawet ostatnio byliśmy, gdzieś tam sobie na mieście siedzieliśmy i tak popatrzyłam, że mało kobiet chodzi w ogóle w sukienkach, jak już się robi trochę chłodniej. A ja uwielbiam, nawet chętniej chodzę w sukienkach jesienią niż na przykład latem, chociaż też uwielbiam, no ja całym rokiem lubię sukienki, jestem sukienkowa typowo. Natomiast jesienią naprawdę można tak fajnie wystylizować sukienki. Jeśli chodzi o tą sukienkę, ona ma tutaj ten gorsecik taki
na gumeczkach elastycznych, także super się trzyma ciała, bardzo fajnie się dopasowuje. I tutaj mamy rękawy również na takie tu gumki i na dole gumki. Możemy ją nosić w ten sposób, bo po prostu, albo jako taką hiszpankę tutaj ze zdjętymi tymi ramionami, no to bardziej właśnie może na lato, bo wtedy wygodniej, nie musimy nic na wierzch zakładać i ja ją też już w ten sposób nosiłam, natomiast tak klasycznie też wygląda po prostu no przepięknie. I dalej ten sam model sukienki, również wiskoza, tylko we wzorze Verben Black. Dobrze chyba mówię. I powiem Wam, że na początku nie byłam przekonana, bo teoretycznie fiolet to nie jest jakiś jeden z moich ulubionych kolorów. Po prostu jakoś mam wrażenie, że nie ma też ubrań z odcieniem fioletu za bardzo na rynku. I tutaj ten print bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, bo jak już założyłam tą sukienkę, to czuję się mi no świetnie, naprawdę według mnie jest genialny, bardzo fajnie tak ożywia. W ogóle bardzo fajnie, bo też ten print widać, że jest zrobiony typowo pod markę, ponieważ mamy tu gdzieniegdzie takie poprzeplatane napisy właśnie Le Colle. Model jest ten sam, także już nie mam Wam co tłumaczyć. Piękna, no piękna ta sukienka. I teraz a propos tego przepięknego printu, mam jeszcze jeden model sukienki właśnie w tym wzorze. No niestety powiem Wam tylko, że ze względu na brzuch nie układa się ona idealnie, ponieważ ta talia powinna być gdzieś tak, no wiecie, no w talii, a nie aż tak wysoko. U mnie się nie da jej zawiązać tutaj. Jest to sukienka, która jest wiązana, taka kopertowa. Można ją całkowicie rozłożyć, wejść w nią jak w płaszcz wręcz. Przekładamy pasek tu przez dziurkę, owijamy się i wiążemy. Także wygląda to świetnie. Ten dosporek normalnie będzie tak, wiecie, typowo z boku, więc fajnie wypada na nodze. Również do kozaków będzie się świetnie prezentować. Ja bardzo lubię właśnie takie modele kopertowe sukienek, gdzie możemy sobie ten dekolt tak fajnie ułożyć, związać się też na tyle wysoko, na ile nam odpowiada. Rękawy są fajne, takie balonowe, zakończone gumką, więc ładnie się wywijają. I jest to ogólnie bestsellerowy model marki, tak jak obserwuję. Jest też w printie tym stokrotkowym i widziałam, że wyprzedały, znaczy nie wiem, czy jest wyprzedany całkiem, ale że no szybko one się rozchodziły, bo jest to taki bardzo klasyczny model, który mam wrażenie, że na każdym wygląda świetnie, ponieważ cudownie podkreśla talię, ładnie też podkreśla biust. Tutaj tak zachodząc, wiecie, kopertowo. Napiszcie, która Wam się bardziej podoba, czy ta Mika, bo to jest sukienka Mika, czy model Aurora. Ja w jednej i w drugiej świetnie się czuję. Na tą chwilę po prostu lepiej, tutaj bardziej komfortowo mogę nosić Aurorę, ale po ciąży na pewno będę śmigać w tej non-stop. I przechodzimy do jednego z najpiękniejszych modeli, jakie w ogóle widziałam i jakie mam w swojej szafie, ale niestety jest teraz na mnie trochę za mały, z uwagi na to, że pierwszy raz mierzyłam go, no już dosyć dawno temu, a teraz brzuch właśnie w zawrotnym tempie już, więc jest mega ciasny. Ja już w ogóle nie wierzyłam w to, że w niego wejdę, ale weszłam. Natomiast tutaj kieszonki się rozchodzą. Ale zobaczcie, to jest kombinezon, to nie jest sukienka, to jest kombinezon z takimi szerszymi spodniami. Myślę, że jest po prostu genialny, nawet na jakąś większą okazję jest po prostu przepiękny. Wiem, że Le Colle robiło je w różnych też wzorach. Na lato był taki piękny wzór, delikatnie kwiatowy, taka łączka, ale ja wybrałam czerń. No, podpasował mi bardzo, natomiast myślę, że już bardziej pochodzę w nim po ciąży, no bo zobaczcie, tutaj jest mega już ekstremalnie ciasno, także i tak weszłam w niego ledwo. Natomiast zobaczcie, góra jest trochę taka jak w sukience Aurora. Mam nadzieję, że mimo tej czerni widzicie dobrze, ponieważ tutaj mamy tak gumeczki, gumeczkowaną, taką gumkowaną górę, która pięknie się dopasowuje do sylwetki i tutaj też możemy sobie opuścić go w ten sposób. I mamy takie, wiecie, bardzo kobiece, odkryte ramiona. No i tutaj dalej już przechodzi normalnie w spodnie, takie z rozszerzonymi nogawkami i z kieszeniami. Także bardzo w ogóle jest wygodny. Teraz jest mi też w nim mega wygodnie, ale myślę, że już te takie rozłożące się trochę kieszenie za bardzo, no mogą nie wyglądać tak bardzo estetycznie, ale powiem Wam, że ja nawet na co dzień bym sobie założyła taki kombinezon do jakiejś ramoneski, do botków na przykład. I już ostatnia rzecz w tym holu i chyba moja ulubiona sukienka z tych, które Wam pokazałam, to jest sukienka, którą miałam na naszym baby shower. Dostałam wtedy mnóstwo pytań, mimo że ją odznaczałam, dostałam mnóstwo pytań, skąd ta piękna sukienka i właśnie ona jest z Le Colle. Zobaczcie, jaka jest cudowna, tutaj jest tak dużo tego materiału na dole, jest piękna, warstwowa. Oczywiście no tutaj ja też musiałam sobie wiązać tak naprawdę pod biustem już, a normalnie ona wypada trochę dłuższa, taka no do kostki. Także tak wygląda przód,
bardzo taki, no zachowawczy, ale piękny. Natomiast tył to jest totalny sztos, bo zobaczcie, ona ma odkryte plecy. Natomiast no tak jak widzicie, ja nie do końca się czułam w niej dobrze tak całkowicie bez stanika, ponieważ no tutaj jest materiał gładki, coś tam się może oznaczać. Absolutnie, jeśli nie ma to dla Was znaczenia, to będzie super wyglądać z całkowicie odkrytymi plecami. Natomiast moim zdaniem z taką braletką, jakąś koronkową, czy białą, czy cielistą, czy czarną, będzie wyglądać super i ja właśnie ją tak nosiłam. I powiem Wam, że no, pięknie to wygląda moim zdaniem. Pasuje świetnie, te plecy odkryte są idealne i ona jest fajna pod tym względem, że tutaj właśnie jest to wiązanie, które możemy również sobie z tyłu zawiązać, ale mi jakoś tak lepiej pasowało, żeby tak się obkręcić nim i tutaj zawiązać. Jest to regulowane, dzięki czemu ta talia jest regulowana. Jak ją zakładamy, ona jest taka luźna tutaj w talii i wtedy wiążemy sobie ją na tej wysokości, na której nam zależy, więc to też jest super. I tej sukienki frety jest również krótka wersja, która też bardzo mi się podoba. Jest, nie wiem czy powiedziałam, 100% wiskoza, też w takim bardzo fajnym twarzowym odcieniu beżu, bo niektóre beże zauważyłam, że są albo za zimne na przykład i wtedy tak wymywają, tak to trupio się wygląda. A tutaj idealny kolor beżowy. Zobaczcie, jest bardzo też taka delikatna, szlachetna ta wiskoza. Rękawek taki do łokcia. Można sobie go trochę niżej ściągnąć, ale moim zdaniem w ten sposób wygląda zdecydowanie lepiej. Także tak się prezentuje ostatnia rzecz. No przepiękna ta sukienka też na jakąś większą okazję. Zobaczcie, super będzie wyglądać do szpilek, na jakiś tam ślub, wesele, cokolwiek. Także ostatnia rzecz. Mam nadzieję, że ten haul Wam się spodobał. To mierzymy. Dajcie znać, kciuk do góry, jeśli tak. I napiszcie, co, jak zwykle, co z haulu najbardziej wpadło Wam w oko, co jest najbardziej interesujące. Ja uwielbiam wspierać polskie marki i mimo, że mam swoją markę, to absolutnie nie widzę w tym żadnego problemu, żeby nawzajem siebie wspierać. Musimy po prostu trzymać się razem, tak? A nie jakoś tam konkurować, czy wiecie, od razu odsuwać od siebie tak zwaną konkurencję, no bo dla każdego jest miejsce tak naprawdę i myślę, że fajnie jest wspierać nasze tutaj rodzime marki, także cieszę się, że mógł ten film powstać, że miałam siły już tego nagrać. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, pa! With you the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you.